Organizatorami festiwalu było Kamiennogórskie Stowarzyszenie Jedynka oraz Szkoła Podstawowa nr 1 imienia księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze. Impreza odbyła się w ramach projektu Zdrowiej i Bezpieczniej Żyć. W ciągu 2 dni na deskach Centrum Kultury zaprezentowało się 13 zespołów teatralnych. Tematyką festiwalu jest ogólnie szeroko pojęcie zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia itd. Ale tematyka, jak Państwo widzieli, jest dosyć szeroka i tutaj nie ograniczamy opiekunów. W tym roku wystąpi jeszcze ogólnie 13 zespołów. Dzisiaj były grupy starsze ze szkół podstawowych i z gimnazjum. Natomiast jutro wystąpią młodsi artyści z przedszkoli i z innych szkół podstawowych. Dzieci wykazały się talentem aktorskim i znakomicie poradziły sobie z trudnym zadaniem, promując przy tym postawy prozdrowotne, dbałość o higienę oraz zdrowe żywienie. Dzieci się przygotowują od września, ponieważ we wrześniu rozdajemy zaproszenia do wszystkich placówek oświatowych. Natomiast tyle, ile nauczyciele zdobędą czasu, to od września do 2 miesiące mają czas. Młodzi artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami oraz słodkimi upominkami i dyplomami. Pod koniec każdego dnia kapituła festiwalu dodatkowo wybrała aktorów dnia, którzy otrzymali maskotki. Tę drugą Ankę, bo ma na imię tak samo jak ja i jest strasznie fajna. I ona też nie lubi szkolnych dyskotek. Jej mama wyjechała do Szwecji. Anka mówi, żebym się nie przejmowała tym, że nie mam czarnych getrów na WF tak jak pani każe mieć. I muszę ćwiczyć w spodenkach po Agnieszce. Powiedziała dziewczynom, że w Szwecji każdy ćwiczy w czym chce. I dała mi spokój. Ale i tak nienawidzę tych spodenek. Mateusz miał ostatnio w szkole niezłe kłopoty, bo wydało się, że nie chodził do szkoły, bo Piotrek z jego klasy powiedział, że kto nie ma PSP, ten jest głupi. No, a wszyscy mieli, tylko Mateusz nie.